Dzień dobry. 17 września w Białymstoku otworzyliśmy to najnowsze muzeum, Muzeum Pamięci Sybiru. Dzisiaj jesteśmy w przeddzień ważnej sybirackiej rocznicy, a przy okazji to 5 miesięcy istnienia tego muzeum. Rozmawiamy o tym za chwilę w programie Twarda Kanapa. Zapraszam. Dzień dobry, ze mną jest pan Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. I tak jak powiedziałem przed chwilą, 5 miesięcy to jest dobry moment, żeby powiedzieć, jak to się udało, jak to muzeum się sprawdza. 4 lata od powołania Muzeum Pamięci Sybiru. Przez 4 lata, to ja rozumiem, że to w pana jakby głowie, w pana myśleniu, to są 4 lata bardzo poważne. Ale w naszym, takich ludzi, którzy nie zajmują się zawodowo jakby tym muzeum, to jest tylko 5 miesięcy. I co te 5 miesięcy? To jest tylko 5 miesięcy, ale poprzedzone 4 latami, proszę mi wierzyć, to było najszybciej budowane tego typu muzeum w Polsce. 4 lata całego wysiłku, całego zespołu. 17 września zeszłego roku uroczyste otwarcie i pierwsze miesiące funkcjonowania. Funkcjonowania, które wydaje się być sukcesem. Oczywiście to nie mi oceniać jako dyrektorowi muzeum, ale biorąc pod uwagę tą trudną sytuację covidową, kolejne fale, w tej chwili zbliżamy się do 20 tysięcy odwiedzających. Biorąc pod uwagę, że na przykład w tej chwili nie mamy szkół, no bo szkoły nie pracują, ten wynik jest naprawdę bardzo dobry. 20 tysięcy osób przyjechało tutaj specjalnie, czy do Białegostoku, do tego muzeum, żeby wejść, zobaczyć, jakby zagłębić się w tę całą historię naszą długą. To chyba jest dużo. Jest dużo i przede wszystkim to, co cieszy, są to osoby nie tylko z naszego regionu, nie tylko z Polski, ale mieliśmy też gości z zagranicy. Jedna z wyjątkowych wizyt. Cała rodzina wielopokoleniowa przyjechała z Kanady, z sybirakiem, który już poruszał się na wózku. I co było przedziwne, kiedy wchodził do jednych z sal, nazwaliśmy tą salę drogi bez wyjścia. Okazuje się, że wyciągnął swoją książkę, swoje wspomnienia dokładnie o takim samym tytule. Tak, no to jest to, co najbardziej przemawia. Być może to jest ta najnowsza historia tego Sybiru, tego polskiego doświadczenia, tej traumy Polski. I to są przede wszystkim Sybiracy tam przyjeżdżają, albo ich potomkowie? Tak naprawdę to muzeum jest zrobione w hołdzie dla Sybiraków. Mhm. Ale trzeba powiedzieć uczciwie, to nie jest muzeum dla Sybiraków. Sybiracy tę opowieść znają, oni przeżyli. To jest muzeum robione dla drugiego, trzeciego pokolenia. To dla tych osób mamy opowiadać tą historię. Używamy też narzędzi nowoczesnych. Mamy multimedia, ale nie zapominamy o rzeczach najważniejszych. Czyli nas przez wystawę prowadzą sami Sybiracy. Wspomnienia Sybiraków, fragmenty wspomnień układające się w jedną wielką opowieść i eksponaty. To chyba nie jest takie powszechne jakby w tych naszych muzeach, nawet tych narracyjnych. Śmiem twierdzić, że tak naprawdę to jest jedyne tego typu muzeum w Polsce. Oczywiście we wszystkich muzeach w tej chwili wykorzystujemy relacje, ale ta relacja jest gdzieś z boku. Obok tej głównej ścieżki zwiedzania. U nas ona jest wpisana w główną ścieżkę zwiedzania. Nas prowadzą Sybiracy i ich eksponaty. Eksponaty, które bardzo często nie są jakimiś rzeczami super wartościowymi, jeśli chodzi o względy finansowe, ale za każdym z tych eksponatów kryje się niesamowita opowieść, niezwykłe emocje. To właśnie to, bo też byłem, jakby patrzyłem, przeżywałem tę drogę w muzeum i jakby największe wrażenie robią oczywiście te gabloty z przedmiotami, które były tam, które wiążą się z historią człowieka. To są przedmioty specjalnie wybrane, czy one zostaną tam już przez cały czas i będą tylko te, czy będą jeszcze inne, czy macie inne? Oczywiście eksponaty będziemy zmieniać. W tej chwili mamy prawie 8 tysięcy eksponatów praktycznie codziennie. To są przedmioty, których dotykali Sybiracy, rozumiem, większość z nich. Dotykali Sybiracy. Mhm. Mamy, pan redaktor mówi prawdopodobnie o wyjątkowej gablocie. My ją roboczo nazywamy gablotą ołtarzową, dlatego tak, że w tej gablocie są eksponaty niezwykłe. Mhm. Są to eksponaty, które ludzie zabrali na Syberię, pomimo tego, że głodowali, nie wymienili na żywność,
i te eksponaty wróciły, te rzeczy wróciły z tymi osobami do Polski. Te rzeczy są wyjątkowe, ale opowieść, która kryje się za każdą z tych rzeczy, jest niesamowita. Pluszowy, zniszczony miś ma niesamowitą opowieść. On dotarł do nas z Londynu. Został zabrany przez jedną dziewczynkę na Syberię, a ona tego misia oddała innej dziewczynce, młodszej. Naprawdę, to są wspomnienia, które trudno zapomnieć. I to jest to, tak zapytam pana osobiście, czy to jest to, o co panu chodziło? To jest ta, ten wygląd muzeum i te przeżycia, które w tej chwili, rozumiem, mają te 20 tysięcy osób. To jest to, myśli pan, o co panu chodziło jako dyrektorowi tego muzeum, jako człowiekowi, który jakby od początku budował tę placówkę? Mi jako dyrektorowi, ale myślę też całemu naszemu zespołowi. Mhm. Zaczynając budować muzeum, roboczo zakładaliśmy, że jeżeli 10-15% osób wychodząc z naszej wystawy będzie poruszona, będzie to sukces. Śmiem twierdzić, że ten procent tych osób jest znacznie większy. Oczywiście najważniejsze, że jest, żebyście Państwo przyszli do tego muzeum, przekonali się, czy faktycznie tak jest. Dla nas, z naszej perspektywy i to, co jest najważniejsze dla nas, z perspektywy samych Sybiraków, jest to miejsce emocji wyjątkowych, emocji prawdziwych, ich własnych emocji. Tak naprawdę największe podziękowanie to był 17 września, bo to jest tak, że mieliśmy zwiedzania testowe, mieliśmy próby testowe, ale pierwsze prawdziwe zwiedzanie było zarezerwowane dla Sybiraków. Ich podziękowanie, świadomość, kiedy patrzyli w oczy naszym pracownikom i było widać, część z nich nawet powiedziała: możemy teraz spokojnie odejść, bo jesteśmy spokojni. Kolejne pokolenie przejmie tą pamięć. To jest najlepsze podziękowanie. Tak, istotnie. A proszę teraz pomyśleć o tym, znaczy ja myślę też o tym, że byłem tam w tym muzeum raz, mogę pójść drugi raz, trzeci raz, ale to będzie, czy to będzie to samo? Będę widział to samo, tylko powiedzmy z nowej perspektywy, bo przeżyję sobie jeszcze coś innego. Czyli inaczej mówiąc, czy to muzeum już się rozwinęło do tego stopnia, że jest skończone, czy też jeszcze nie? Zasadniczy zrąb wystawy stałej oczywiście pozostanie. Będziemy wymieniali eksponaty. Myślę, że też będziemy uzupełniali o nowe relacje. Ale tak jak pan redaktor był, a państwo chyba też się zorientujecie, można zwiedzić to muzeum na wiele sposobów. Mhm. Tak naprawdę ta podstawowa ścieżka jest obliczona na 2 godziny, ale już mamy w ofercie ścieżki tematyczne. One przede wszystkim w tej chwili są skierowane do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Ale mamy jeszcze nowy element zwiedzania, którego nawet jeszcze nie wprowadziliśmy. Jest to tak zwane zwiedzanie rodzinne, tak nazwaliśmy, czyli do biletu będzie można sobie dokupić tablet i na tym tablecie są dodatkowe aktywności skierowane do dzieci i do osób starszych. Powiem tylko o jednej. Staniemy przed żołnierzem z drugiego korpusu i ten żołnierz, ten manekin będzie nam opowiadał swoją historię, swoją prawdziwą historię. Także tych elementów jest naprawdę dużo. Za chwilę ruszamy z całym projektem edukacyjnym, gdzie mamy przygotowane wyjątkowe zajęcia, ale też będzie można przenieść się autentycznie w głąb Syberii, do Lasu Syberyjskiego, dlatego że mamy system VR, gdzie będzie można założyć okulary, mhm, i przenieść się do tajgi syberyjskiej. Ale to są takie osiągnięcia, zdobycze techniki, a takie, powiedziałbym, twarde inwestycje. Czy to już jest wszystko, czy jeszcze coś przed nami? Tak naprawdę muzeum jest skończone i na dzień otwarcia mieliśmy 3 podstawowe rzeczy. I tak jak się przyglądam tego typu muzeum, chyba tylko nam to się udało, że w dniu otwarcia mieliśmy gotową wystawę. Wszystko. Co wcale nie jest takie oczywiste, bo znamy przykłady muzeum w Polsce, gdzie się otwiera i na drugi dzień się zamyka. Mamy audioprzewodnik w 7 językach, plus język też dla osób niewidzących, czyli przekaz dla osób niewidzących. Jeśli chodzi o te 7 języków, na jakie języki postawiliśmy? Mamy angielski, rosyjski, ale reszta języków to nie są języki zachodnioeuropejskie, tylko białoruski, ukraiński, litewski, łotewski, bo chcieliśmy zrobić ukłon w stronę tych nacji, które tak jak my, mhm, były wywożone. I katalog w 3 odrębnych językach, katalog duży, katalog mały, wersja kieszonkowa, to na dzień otwarcia mieliśmy zrobione. Oczywiście nie wspominam o
ponad 20 tytułach różnego rodzaju publikacji w ciągu 4 lat wydanych, bo proszę Państwa, integralną częścią Muzeum Pamięci Sybiru oprócz wystawy jest także sklep, gdzie można nabyć publikacje dotyczące tematyki. No bo to, jak Pan powiedział, sklep, ale to jest efekt pracy pracowników, czy też ludzi związanych z tym muzeum, czyli tu jest też nie tylko działalność polegająca na prezentacji tego, ale też i działalność naukowa. Pan jest naukowcem przecież, historykiem. To jest tyle publikacji, gdzie tak naprawdę możemy dowiedzieć się o najważniejszych rzeczach. Wydajemy dwa czasopisma, jedno popularne, drugie naukowe. Czasopismo naukowe dostało punkty. To jest w tej chwili jedyne czasopismo w północno-wschodniej Polsce wydawane przez muzea, oprócz czasopism uniwersyteckich, który ma punkty naukowe. To już pokazuje... Czyli ta działalność naukowa to jest też ważny element To jest przyszłość... Znaczy, to, na czym Panu zależy. Jak Muzeum rozumiem. Pamięci Sybiru, bo oczywiście ostatnie 4 lata to skupiliśmy się na budowie samej bryły budynku, na budowie ekspozycji serca muzeum. Natomiast przyszłość tego muzeum to bez wątpienia placówka naukowa, popularno-naukowa i miejsce dyskusji. Miejsce dyskusji, gdzie chcemy rozmawiać o różnych doświadczeniach z naszymi wschodnimi sąsiadami, ale też porównywać z doświadczeniami z zachodniej części świata. Najprawdopodobniej w maju, bo jesteśmy po wstępnych rozmowach, tutaj u nas w Białymstoku będzie po raz pierwszy w historii naszych państw posiedzenie Komisji Historycznej Polsko-Kazachskiej. Otwieramy zupełnie nowe płaszczyzny współpracy. Do tej pory historycy polscy i kazachscy nie współpracowali. W tej chwili chcemy tworzyć wspólne projekty. Pod koniec maja przyjadą naukowcy z różnych placówek naukowych z Kazachstanu. Myśmy byli w październiku, nawiązaliśmy wstępne już kontakty. W tej chwili Kazachstan dla nas będzie podstawowym kierunkiem badawczym przez najbliższe lata, biorąc pod uwagę, no niestety, nie najłatwiejsze relacje polsko-rosyjskie. Tak, rozumiem, ale pytając Pana o te inwestycje, miałem na myśli też i takie inwestycje, które poszerzą troszkę poszerzą to, co możemy zobaczyć w tym muzeum. Bo oprócz tej stałej wystawy, czy planujecie jakieś inne wystawy, które będą jakby uzupełniały te? Oczywiście będą wystawy czasowe, natomiast w tym roku mamy już ostatnią część inwestycji, mamy już przygotowany plan i w tym roku, za chwilę zresztą, będziemy rozpisywali przetarg na wykonanie sali wystaw czasowych. Tak naprawdę Czyli chcemy... to jeszcze nie wszystko, znaczy coś będzie jeszcze To będzie, nowego, tak jakoś... naprawdę chcemy przygotować przestrzeń do wystaw czasowych, zrobić odpowiednie podłączenia, lampy, tak żeby w zależności od tego, jak ta wystawa będzie wyglądała, można było dostosować tą przestrzeń. Także ta przestrzeń ma być zrobiona w sposób uniwersalny i bez wątpienia wystawy czasowe to jest ta przyszłość naszego funkcjonowania. Także mamy... A co będzie na tych wystawach? Już pan wie, już pan o tym myśli? To jest tak, jeszcze nie mamy ustalonej tematyki pierwszej wystawy, ale podam taki przykład, co potencjalnie może być. Okazuje się, że na świecie jest niesamowita kolekcja obrazów bardzo utalentowanego artysty, Polaka, pochodzącego z rodziny polskiej, z Tomska, z dosyć bogatej rodziny. Ojciec, widząc talent syna, wysyła go do Paryża, gdzie bierze nauki u najlepszych fachowców malarstwa w tamtym okresie, nasiąka ideologią lewicową. Kiedy wybucha rewolucja październikowa, wraca do Tomska, co się okazuje? Jego brat służy w armii Kołczaka. On wiąże się z ruchem komunistycznym i jest pierwszym ministrem do spraw kultury w Moskwie w tym pierwszym okresie po rewolucji październikowej. Oczywiście po roku się okazuje, że ta rewolucja październikowa to nie jest to, o czym mówiono z perspektywy Paryża. Ucieka z Rosji, ratując swoje życie, dokończy swoje życie we Włoszech, gdzie jest gro kolekcji jego obrazów. Proszę zobaczyć, Polak, pierwszy minister w rządzie komunistycznym, a z drugiej strony wielki artysta. Jak są pomieszane te losy? I myślę, że tego typu losy chcielibyśmy także odkrywać. Coś nowego, zupełnie inne spojrzenie na doświadczenie Sybiru.
Dobrze, to jakby ten rozdział jakby takie rozliczeniowy możemy uznać za zamknięty w tej chwili. Mówimy, teraz jest luty, za chwilę 10 lutego to będzie duża rocznica sybiracka, taka naprawdę pierwsza rocznica z Muzeum Pamięci Sybiru z tą rocznicą pierwszej wielkiej wywózki. Czy tutaj muzeum czy planuje jakieś wydarzenia, jakieś przedsięwzięcia? Zaczynamy 9. Mhm. 9. mamy pierwszy cykl spotkania. Zaczynamy autorski cykl spotkania. Prowadzić będzie profesor Krzysztof Czyżewski z Pogranicza. Razem z naszymi pracownikami będziemy też zapraszać największe, proszę mi wierzyć, autorytety z Europy i ze świata, które będą mówić o różnych aspektach filozoficznych Sybiru. Jest to zamknięte w haśle. Sybir, dusza jako filozoficzne podejście. Tak, dusza Sybiru. Mhm. Dusza Sybiru. Nie ukrywam, że zostawiam... Pan Krzysztof Czyżewski na pewno jakby gwarantuje pewne takie filozoficzne podejście. Filozoficzne i nie ukrywam, że ja jako historyk zostawiam duże pole tutaj profesorowi Czyżewskiemu, ale tego samego dnia zapraszam już na 19 do Muzeum Pamięci Sybiru. Tam każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł zapalić lampkę na tych torach, na autentycznych torach z okresu przedwojennego, którymi w latach 40-41 wywożono osoby na Sybir. I 12 tradycyjny bieg pamięci Sybiru. Bieg pamięci Sybiru, gdzie my możemy sami przebiec 5 km tutaj w Białymstoku, ale jak mieszkamy poza Białymstokiem, czy nawet na innym kontynencie, możemy tak naprawdę ściągnąć aplikację, przebiec indywidualnie, jeżeli się zarejestrujemy, każdy z nas dostanie medal i co jest niezwykle ważne, na tym medalu można wygrawerować imię i nazwisko Sybiraka, tak, dla którego będziemy biegli. To jest jakaś grupa Sybiraków, tak? Rozumiem, że jest czy po prostu tych, których znamy, tych, których chcemy. Osoby, które biorą udział w biegu, mogą oczywiście zgłosić członka swojej rodziny, znajomego, dla którego chcą biec. Natomiast my dla reszty osób przygotowaliśmy pulę nazwisk, oczywiście z życiorysami, możemy się zapoznać. Jeżeli mamy tylko taką potrzebę, jeżeli czujemy taką potrzebę, możemy wybrać tą osobę i dla tej osoby symbolicznie biec. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wszystko się uda teraz, uda się też w przyszłości i to muzeum rzeczywiście będzie kwitło i rosło pięknie. Dziękuję bardzo. A ja, proszę państwa, zapraszam do Muzeum Pamięci Sybiru. Proszę naprawdę się przekonać, jaką wyjątkową rzecz mamy w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję.